Dzień dziecka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka. Ten dzień każdego roku wyzwala w każdym z nas bardzo szczególne sfery emocji, które oznaczają troskliwość, życzliwość, opiekuńczość, radość z nowego życia, które się zaczęło, które wzrasta. Bo dziecko to przecież mały człowiek, obdarzony tą samą godnością, co człowiek dorosły. Tak samo powołany do istnienia przez Boga Stwórcę. Tak samo będący chwałą Boga jako człowiek żyjący. Ale dziecko zarazem, poprzez fakt bycia małym, małym człowiekiem, wskazuje na swoje ubóstwo, na to, że w jego życiu, w jego potencjale wciąż jest jeszcze więcej czegoś, co możemy nazwać jeszcze niespełnione, jeszcze niezrealizowane, niż tego, co jest właśnie już spełnieniem. Przyjście dziecka na świat zawsze oznacza radość, oznacza przeżycie dobra we wspólnocie. Takie uczucia pojawiały się w skali medialnej, a nawet wręcz globalnej, w chwili narodzin nowego członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Trzecie, bardzo sympatyczne dziecko, bardzo bez wątpienia sympatycznej pary książęcej. I teraz powiem coś, co zabrzmi jak zgrzyt, jak kakofonia. W tym samym czasie, gdy świat cieszył się z narodzin dziecka w znanej rodzinie, konał w niejasnych dotąd okolicznościach, na tej samej brytyjskiej ziemi Alfie Evans, niespełna dwuletnie dziecko, skazane wyrokiem brytyjskiego sądu na eutanazję. Dramat Alfiego i jego rodziców był powszechnie znany. Był też szeroko komentowany w mediach, w rozmowach prywatnych. Był komentowany gdzieś w głębi naszych serc, w rozmowach naszych sumień z Bogiem. Ale ten dramat, ośmielę się powiedzieć, powinien zostać w naszych pamięciach. Bo to jest historia, która powinna zostać utrwalona, analizowana, poddawana wciąż na nowo przemyśleniom. Bo to jest przecież zapis historii naszej cywilizacji śmierci. Główna oś tego dramatu, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, toczy się między kategorią wartości życia a kategorią jakości życia. Wartość życia oznacza, że każde ludzkie życie jest cenne, że ma swoją obiektywną wartość, niezależnie od tego, ile człowiek posiada, jaki zasób potencjału fizycznego, psychicznego w sobie nosi. Sam fakt bycia człowiekiem sprawia, że człowiek ma wartość życia. Jakość życia poddaje ludzkie życie parametryzacji, przelicza na życie mniej lub bardziej opłacalne. Nakazuje ocenić i zawyrokować, czy opłaca się to życie utrzymywać, czy już nie. Jeśli jest nieopłacalne, to należy je zutylizować, wyeliminować, a mówiąc po ludzku i po prostu należy je zabić. W myśl tej samej logiki dokonywane są w większości aborcje. Niedawno otrzymałem wstrząsające dane przesłane mailem z organizacji Citizen Go. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku wykonywanych jest od 40 do 56 milionów aborcji. 153 425 aborcji dziennie. 6393 aborcje co godzinę. 107 aborcji co minutę. Oznacza to, że w ciągu minuty tego felietonu uśmiercono co najmniej 107 niewinnych istnień ludzkich. Tyle ludzi zginęło w ciągu pojedynczej minuty naszego spotkania. 107 ludzi, takich jak Państwo i takich jak ja. To nie są żadne statystyki. To ludzie. Ludzie, którzy mieliby swoje imiona. Zofia, Karol, Maria, Filip, Karolina, Jan, Iza, Mateusz, Magdalena, Tomasz, Dominika, Andrzej, Aleksandra, Łukasz, Marta, Rafał, Anna.
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Może właśnie dlatego trudno, czy raczej nie sposób, nie wspomnieć tych, którym nie dano szansy przeżycia własnego dzieciństwa. Alfie Evans, Śmierć i Testament, jaki zostawił po sobie świętej pamięci dr inżynier Antoni Zięba, wielki obrońca życia poczętego, którego żegnaliśmy 8 maja tego roku. I to zmaganie o ustawę kładącą kres aborcji eugenicznej. To nie są, wbrew pozorom, akcenty kolidujące z dzisiejszym świętem. Przeciwnie. To są akcenty, które mówią nam, jak bardzo cenne, jak bezcenne jest życie każdego dziecka. Każdego, bez wyjątku.